Hejka! Przygotowanie do ślubu i wesela trwają już za niecałe dwa tygodnie, także czas szybko leci. E, mam na sobie resztki mojej drugiej fryzury próbnej, która niestety tak jak pierwsza w sumie okazała się trochę wypałem, Ale tak, może o tym powiem potem. Tutaj produkcja Merci, a właściwie klejenie Merci do e, takich karteczek, także bardzo ładnie one wyglądają. Tutaj pierwsza paczka już za mną. No i teraz jeszcze czas na kolejnych 4, 4 paczki. Ogółem to są takie malusienkie naklejki, także troszkę zabawy z tym jest, ale no mi się wydaje, że efekt jest bardzo ładny. Tu z kolei zawieszki na alkohol. Oczywiście te wstążeczki to trzeba było zawiązać, ale szczerze mówiąc jeśli chodzi o te zawieszki, no są ładne, ale są małe, także troszkę, się, troszkę tak się gubią właśnie przy, e, przy butelkach, ale no trudno, e, tak to ładnie wyglądają. No i mamy różne napisy. Witam się już z Wami w czwartek. Czas leci mega szybko. Ja jeszcze na dokładkę w międzyczasie miałam dwa dni szkolenia, takie dwa pełne dni szkoleń. Dzisiaj właśnie mm, się zakończyło, ale ja właściwie to wczoraj, jak wyjechałam z domu, byłam w pracy o ósmej i wróciłam o 22, bo jeszcze e, potem po szkoleniu, które trwało do 18, potem byliśmy jeszcze na kolacji, także. No dwa intensywne dni, dziś już yy, po 17 się yy, zbieraliśmy. No i po prostu przyjechałam do domu, jeszcze program te jakieś zakupy spożywcze i muszę tutaj trochę ogarnąć w domu, posprzątać, bo jutro przyjeżdża moja kuzynka. I muszę ją właśnie odebrać dość wcześnie. Przyjeżdża do mnie, dlatego że już pojutrze odbędzie się mój, mój wieczór panieński, także bardzo się cieszę. No i jestem ciekawa, co dziewczyny ciekawego wymyśliły. Póki co jest to naprawdę jedna wielka niespodzianka i trochę mnie to nawet śmieszy, bo ja nie planowałam niczego takiego sporego, po prostu to miało być takie bardziej nawet spotkanko czy coś, było dla mnie ok, ale w końcu mamy wyjazd, w końcu mamy jakby panieńskie wyjazdowe, także tak, jestem dość podekscytowana. Eee, no ale właśnie tak, póki co eee, zbieram się tutaj do sprzątania, jutro jeszcze piątek, ostatni dzień pracy przed weekendem. No i właściwie tak, czas leci mega szybko i potem już ostatni tydzień do ślubu i wesela. Wow! Mam być szczera, to ja w ogóle nie czuję, żeby to było, żeby to był mój ślub, moje wesele. Wręcz mam takie odczucie, jakbym to szła na wesele do kogoś i miała się po prostu bawić jako gość. Także no jest to dość takie specyficzne uczucie. Także no dziwne. Jeśli chodzi o stres... Nawet się całościowo jakby nie stresuję, no bo też mam dużo rzeczy w pracy do ogarniania takiego, tak gdzie ciągle mam bieganie, więc całościowo nie. Jedyna rzecz, która właśnie mnie mocno stresuje to moja fryzura ślubna, dlatego że mm, zarówno u jednej fryzerki, jak i u drugiej okazała się niewypałem i szczerze mówiąc tak, no, można powiedzieć, że jest tydzień do ślubu, a ja... Nie wiem totalnie, co zrobię z włosami. No nie wiem, jestem ogółem e, trochę w krowce i to jest właściwie taki jedyny aspekt, który mnie stresuje. No... Hej, ten czas leci jak szalony. Mamy już w środę wieczór i właściwie to za trzy dni. Wesele. Także y, mega szybko leci. Wczoraj byliśmy na czymś takim jak próba generalna ślubu. Także y, to śmieszne, ale dowiedzieliśmy się w sumie. W którym momencie mamy mniej więcej co robić, ustaliliśmy już pewne rzeczy. No i ksiądz zgodził się na pewną wersję wejścia. Otóż, kiedy jakieś, nie wiem, dwa miesiące temu pytaliśmy, to był raczej na nie. Ogółem mnie do ołtarza będzie prowadził mój tata i chciałam, żeby przed nami szły dzieci i niosły obrączki. I ten ksiądz raczej tak na porządku średnio do tego podchodził, ale w sumie wczoraj, kiedy byliśmy na tej próbie generalnej, to powiedział, że spoko, że jak najbardziej jest to możliwe, także my się na to zgodziliśmy, bo w sumie nam na tym zależało, natomiast no, mamy sen też pewne urwanie głowy, bo Um, one miały iść właśnie tej dzieci do ołtarza z taką podusieczką na obrączki, i nie mamy tej poduszki, i chcieliśmy zamówić, i okazało się, że um, dostawa jest właśnie czas dostawy dosyć długi, także. Um, troszkę spanikowałam. Właśnie miałam na uwadze pewną taką poduszkę, gdzie um, właściwie jest takie miejsce, w których gdzie wkłada się bezpośrednio takie jakby jubilerskie małe pudełeczko bialulutkie w środku tej e, poduszki, gdzie można centralnie włożyć te, um, te obrączki i one sobie w tej poduszce siedzą, ale e, nie wypadną i po prostu można sobie je wyciągnąć, więc jest to bezpieczna opcja. Natomiast no właśnie Miało to dotrzeć w sobotę. My ślub mamy w niedzielę, więc właściwie to. No jeszcze zdążyłoby to dojść, natomiast to już tak trochę ryzykownie, ale zadzwoniłam tam z samego rana i okazało się, że przyspieszą dla mnie to zamówienie, także właśnie już mamy środę i już widziałam status tego zamówienia, że jest już w drodze, także ja myślę, że nawet przy dobrych wiatrach może jutro w czwartek będę mogła odebrać, a jak nie, no to myślę, że w piątek na spokojnie. No i właśnie jedno dziecko będzie niosło tą poduszkę i drugie nie wiedzieliśmy co. Ogółem swego e, czasu też zastanawiałam się nad tym, żeby to dziecko niosło taką tabliczkę z napisem e, Wujku, idzie miłość twojego życia, albo ochrona obrączek. I chciałam to też zamówić, ale znów się okazało, że e, praktycznie wszystko co ma dojść, to dojdzie dopiero w kolejnym tygodniu, więc... Znowu się jakby trochę spóźniliśmy i znaczy w sensie, no nie wiedzieliśmy, wiadomo. Ten ksiądz nam troszkę te plany pozmieniał, tak na ostatni moment. No i w sumie teraz wyszło tak, że przek przekopałam różne te aukcje, podzwoniłam w różne miejsca i zamówiłam. Zje yy, dogadałam się właśnie z panią, która powiedziała, że jak chce, to ona się pospieszy, żeby bardzo yy, szybko to posłać, i tak zrobiłam, e, zamówiłam, zakupiłam i. Ta wysyłka też albo już jest w drodze, albo na pewno została nadana, także mam nadzieję, że właśnie to w piątek dojdzie. Także no, mamy sukces, ale troszkę trzeba było nad tym. Mm, znaczy, sukces to nie wiadomo, czy jeszcze mamy, ale te rzeczy już mamy w drodze, no i mam nadzieję, że właśnie do piątku dotrą. Eee, tak, co dalej? Eee, dzisiaj byłam odbierać suknię ślubną i już miałam ją odbierać w poniedziałek, ale w poniedziałek znowu miałam pewne komplikacje i suknia okazała się, że. Mm, Troszeczkę była jakby przydługa, ale to tam nic, ale co było najgorsze to to, że w ramionczkach, e, ramionczka zaczęły mnie jakoś tak przeszkadzać, uwierać, że po prostu e, moja skóra zaczęła się robić mega czerwona. To było dziwne, bo nie tylko przy ramiączkach, ale też jakby tutaj m, niżej, kołopach. I to było strasznie dziwne. Wyglądało, jakbym miała dosłownie jakieś uczulenie. E, dziwne było to, dlatego że wcześniej przymierzałam tą suknię kilka razy i nie miałam wcześniej takiego problemu, ale może teraz, kiedy jest cieplej, to m, moje ciało reaguje inaczej. W każdym razie e, pani mi to właśnie w ciągu tych dwóch dni obszyła jeszcze silikonem, więc bardzo fajnie. No teraz ta suknia jest zdecydowanie wy. Także dzisiaj już odebrałam i jestem bardzo zadowolona, tak odebrałam właśnie suknię, welon, takie też ramiączka jakby, takie bufki takie zakładane tylko tak naprawdę do kościoła i koło do sukni, także to wszystko odebrałam. Fajnie na to wyszło, bo początkowo chyba miałam zapłacić za te bufki na, na ramionach, chyba tam wyszło coś ze 150 zł, ale z takimi dłuższymi jakby rękawkami. Ja chciałam ostatecznie tylko takie bufki, więc yy, finalnie wyszło tak, że te bufki miałam właściwie w cenie, także musiałam tylko dopłacić za welon. Yy, no. Ale tak, jestem zadowolona, mm, ale nie mam tej sukni przy sobie, oddałam y, do rodziców, żeby y, po prostu u nich jakoś tak wygodniej, y, wygodniej po prostu było zostawić to u nich. Tutaj mogę pokazać jedynie y, taką, wow, właśnie to pokazuję, jest taką ramkę, y, którą kupiłam właśnie taką lustrzaną i tutaj, y, znaczy to nie jest ramka, to jest bardziej taka podstawka, tutaj zamierzam sobie y, postawić... Y, y, biżuterię taką ślubną położyć na tym i to będzie właśnie do fotografa. No i dokupiłam też takie białe różyczki, bo właśnie jak tutaj miałam rozłożone, no to tak trochę mm, mało tutaj było mm, widoczne, więc stwierdziłam, że dokupię takie różyczki i tutaj troszkę porzucam, żeby tak bardziej to było poddekorowane, także no tak to wygląda. Mieliśmy też telefon, rozmowę z DJ-em i DJ zadał nam kolejne zadanie. Myśleliśmy, że już mam z głowy ogółem, jeśli chodzi o podziękowanie dla rodziców. Chcieliśmy zrobić takie bardzo proste: robimy po prostu jakby taką galę Oscarów, więc chcieliśmy podarować te Oscary, potem takie kosze i podarunki tego typu. Natomiast DJ jeszcze powiedział, że zasugerował, że bardzo fajnie będzie, jak jednak ułożymy jakieś tam wierszyki albo dosłownie, no nie wiem, dwa, trzy zdania o rodzicach i powiemy to przy każdym rodzicu, także tak, zabieram się zaraz do pracy i muszę te wierszyki ułożyć, już tak naprawdę mam dla niektórych osób, to będzie dla rodziców, będzie też dla świadków natomiast no, no trzeba to jeszcze te teksty dopracować właśnie, także jutro musimy to wysłać DJ-owi maksymalnie, także tak, zbieram się do tego i Muszę e, właśnie coś pokombinować. Przyjechałam właśnie pod salon zrobić sobie paznokcie i miałam przyjść tutaj na nogach, dlatego że mam dość blisko, tak gdzieś z 8 minut na nogach, natomiast w międzyczasie przyszła tak wielka ulewa i burza, że stwierdziłam, że e, no nie, jak po prostu po tej godzinie mam wyjść z paznokci i na przykład e, dalej ma tak lać, to jednak wolę przyjechać autem. No teraz już w sumie nie pada, ale no nie wiem, co będzie za godzinę tak naprawdę. E, tym bardziej, że muszę później jeszcze podjechać do Właściwie dwóch paczkomatów w dwóch różnych miejscach, dlatego, że przyszły mi właśnie ta poduszeczka na obrączki oraz ta tabliczka z napisem. Także super, że się udało, że dotarło dzisiaj tak jak było obiecywane. No i tak, jestem trochę spokojniejsza. No a właśnie teraz lecę zrobić to. Pan jestem już po i tak to wygląda. Baby Boomer z takimi kryształkami, jakby zdobieniami. No, z efektu jestem bardzo zadowolona, szczerze mówiąc. Odebrałam te paczuszki i tak przyszła właśnie ta tabliczka Wujku, idzie miłość twojego życia, to będzie niosła właśnie chrześnica Mateusza i jak to podniosłam, to to jest takie dosyć giętkie, więc chyba będzie musiała jakoś tak dwiema rękami trzymać jedno wyżej, drugie niżej, więc trochę, trochę szkoda, bo to tak, myślałam, że będzie to bardziej trwałe, ale nawet ładnie to wygląda, myślałam, że będzie gorsze. I przyszła też poduszeczka. Także, tak jak opowiadałam właśnie tutaj, yy, yy, trzeba włożyć obrączki. Tu jest takie specjalne. W przynajmniej powinno być. Yy, ja nie otwieram, póki co tej poduszki, żeby jej nie wybrudzić czy coś. Ale tak wygląda. Hmm, tak się zastanawiałam, czy bo były właśnie inne kolory, były takie różowe te wstążeczki, też tutaj e, te różyczki były inne, może to by bardziej tak odbijało, ale w końcu zdecydowałam na biały, no bo to jest taki typowo ślubny, hmm, ale tak się, no troszkę lekko się zlewa, ale to już nic i tak ładnie myślę, że wygląda, także tak, byleby się tylko dzieci nie spanikowały i nie zmieniły zdania.